chyba jestem gotowy do wyjazdu na zawody, na Władkowego Sandacza. Sporo tych wszystkich pakunków, tak prawdę mówiąc, większość jest dla Was. No i no, dla organizatorów tych zawodów, czyli Władek Team. No myślę, że zapowiada się super. A jak będzie, to zobaczymy zaraz na tym filmie. Tak mnie nie przetykaj, kurwa, się pokręciła. Jeszcze mnie plecionkę wyrwał, no jak prezes, opowiadaj. Na razie nie ma jeszcze co, nie zaczęliśmy, zaczniemy. Prezes już dwa złowił. No to ty gadasz. Zgodnie z harmonogramem, odprawą zawodników, odczytaniem listy obecności i ruszymy. Wojtek, tajny plan na dziś? No, pierwsze miejsce, nie? No, to ja też. A co to jest za wędka? Pokaż. A to jest Block Player Mikado. No, a ciężar wyrzutu? Bo mam tego czterego bloka. To jest bardzo delikatne. Jest bardzo delikatne. Dasz radę zaciąć sandacza? Tak, spokojnie. Dzisiaj wszedł filmik, jak ja na tej wędce próbowałem wyciągnąć sandacza, ale nie dałem rady zaciąć. Nie dałeś rady zaciąć? Nie, musisz naprawdę mocno. Ja nie szarpnęłem. No. I nie zaciąłem. No, będziemy próbować. Druga jest mocniejsza. To jest 20-40. Jest taka moja na trocie. Jesteśmy dzisiaj na zawodach, Władkowy Sandacz, słuchajcie, no pierwsze chyba tego typu zawody w Polsce, bardzo dużo uczestników, są też dziewczyny i to nie jedna dziewczyna, nie jedna dziewczyn, dziewczyn jest tutaj u nas więcej, o, mamy następną, jakby nie kietonąć, następna dziewczyna, hurra, yeah. Jest też nasz kolega niewidomy. Cześć Jusku. Cześć. I ty dzisiaj też będziesz łowić z nami? No, oczywiście, co? No i szacun. Myślałem, że skoro ci odpuszczę. Nie ma lekko, słuchajcie. Jest bardzo fajnie. Myślę, że no rybki będą, a czy będą, to zobaczymy za chwilę. Zawody organizowane przez nas, pierwsze chyba w takiej formule i w tym roku otwierające nas sezon. Cóż, życzę wszystkim wielkich ryb, dużo, żeby sędziowie mieli co robić. Odczytamy teraz listę zapisanych. Bardzo bym prosił, żeby wszyscy potwierdzali swoją tutaj obecność. I nawet dostałem kubek. Władek Tim. Okulary. To było niespodzianka. I jak wziął? Przy samym dnie puknięcie i od razu 55,5. Arek? Arek zgadza? Zgadza się? Pewnie tak. Jak skoro... Sandacz wygląda. Kartę, proszę. Dobra. Zobacz jak sandacz wygląda, takie... Arek? Jak on wziął, słuchaj, Arek? Przy samym dnie drugie poderwanie i z opadu puknięcie i od razu siedział, nie? Zacięcie i... Arek? Mocno trzeba było szarpnąć? Nie. Nie, bo tam praktycznie ja mam mocno dokręcony hamulec, to one się głównie, jak przeważnie sandacze łowię, to się głównie same zacinają, nie? Co za wędka? Quantuma Shotgun 2,10 do 45 gram. O, mocna. Ale... Nie, bo ja takie używam. Aha, podpisz. Super. Rozpoczynamy szóstą godzinę łowienia, ostatnią. Za nami 5 godzin. Deszcz był, wiatr był, no nie było za ciekawie, aż ubrałem moją ruską mycę. No i chyba taki troszeczkę też kryzys, bo już naprawdę no rybki nie współpracują. Z tego co słyszałem, są jakieś dwie flonderki, no i trzy
sandacze czy cztery, także no szału nie ma, nie? Najdłuższy prawie 60 cm. No to już jest fajny sandacz, no ale no mimo wszystko nie ma tych sandaczy za dużo. No teraz się troszeczkę wiatr uspokoił, no i deszcz najważniejszy przestał padać, więc jest dużo, dużo, dużo lepiej. No i tyle. Wytrzymamy jeszcze tą godzinkę, ale już trzeba pochwalić organizatorów, ponieważ wędrówki ludów mamy, no, zmarzniętych wędkarzy cały czas. Tam jest bigosy ciepłe do dyspozycji, grochówka, kiełbachy jakieś, kawa, herbata, ciasto, więc tam jest tego wszystkiego naprawdę bardzo dużo. Pod tym względem zawody jak najbardziej udane. Szkoda tylko, że tej rybki nie było, ale tak jak rozmawiam tutaj z ludźmi, no to wszyscy mówią jednym głosem w zasadzie, że dlatego, że zimy nie było, no bo sandacz wchodzi do portu na zimę. No a skoro ty, no żeby się tutaj schować, tak? Ale skoro tej zimy nie było, to po co ma się chować? No. Więc tak to wygląda. No i tyle. I tak jak mówię, wędrówki ludów, proszę bardzo, jak ludzie chodzą tam i z powrotem. Czemu chodzisz tam i z powrotem, powiedz? Chodzę i szukam. Czego? Ryby. No co ty gadasz, Ryby, Michale. Gdzie ty w porcie rybę znajdziesz? No. Jak z drewnem do lasu, nie? Chyba, że na hali jedynie. No tam za tobą jest hala. No. Ryba no, akurat. Tam połowić. No. I tak to widzicie wygląda. Nie powiem wam, jaki kolor dzisiaj jest skuteczny, bo próbowałem na wszystko i nic. Także tyle. No i 6 rano. Pogoda nam się wyklarowała. No niestety, brania żadnego nie miałem. Za chwilę dowiemy się, ile było rybek. Torba się sprawdziła. Fajnie, wędziska można w niej zaczepić. A tu mamy taką dodatkową kieszeń. Też spoko. No. Torba się sprawdziła. Wędki też spoko, ale chyba umiejętności nie te. Albo po prostu brak ryby. No, tych rybek dzisiaj nie było za dużo. Michał. Sam siebie nagram, zobaczcie. Patrz jak jestem samowystarczający. Poczekaj. Głupi czy ciężarny? A dajcie, że. Jeszcze ci mało? Na nocce nic nie było, to za dnia trzeba, tak? O! Może Michał. Trochę małe te sandacze, ale zawsze coś. Dogrywka! Koniec sędziowania. O, patrz, też się kurwa zawiesiło. Co? Nie dajemy za wygraną. Nie. Wyniki muszą być. Wszystko się musi zgadzać, Michał. No dobra, słuchajcie, 8 rano, zawody skończyły się ile? 3 godziny, 2 godziny temu. 2 godziny, 8. No, troszeczkę żeśmy śledzia nałowili. Tak. Każdy po takim wiaderku. Dlatego no nie ma sandaczy. Nie było sandaczy dlatego, bo śledzia w porcie jest potąd. Gdziekolwiek się nie stanie, jest full śledzia. No i przez to pewnie nie było sandacza, bo sandacz jest na żarty. No i tym może
nie wiem, niemiłym akcentem kończymy ten film. Trzymajcie się, cześć.